Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, następują bardzo ciekawe czasy, co najmniej 2 lata, co 4 lata, możliwe, że 6 albo 8. No, ale teraz komuniści, no, mają swój plan, tak? Mają swój plan. Wrogiem ludu jest każdy, kto jest białym człowiekiem. Wrogiem ludu komunistycznego jest każdy chrześcijanin i wrogiem komunistów jest każdy związek heteroseksualny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, część komunistycznych, murzynów komunistycznych, no to mówi, że biali muszą iść na resocjalizację, że po prostu są tacy rasiści, nie mają tolerancji dla homoseksualistów, nienawidzą czarnych, nienawidzą innych ras, nienawidzą innych religii, także biały, chrześcijański, heteroseksualny człowiek, tak jak w 1984 roku, ma iść na resocjalizację. To jest straszne. Google, Twitter, Facebook poblokował. Poblokował Trumpa, poblokował wiele, wiele najróżniejszych konserwatywnych kanałów. Parler, no to jest, miała być platforma, która miała być alternatywą dla lewackich Facebooków, Twitterów i YouTube'ów, no ale na całe nieszczęście plan biznesowy był troszeczkę dziwaczny, no bo plan biznesowy był taki, że wszystkie te serwery były w posiadaniu Google. No Google powiedział, że obcina, no Google to jest YouTube, no to jest ta platforma, na której ja nadaję. No i oni w zasadzie zaczęli wierzyć w to, że tak jak w PRL-u Jaruzelski doszedł do wniosku, że rozmowy telefoniczne są kontrolowane, no to komuniści amerykańscy dzisiaj mówią, że tak, są przesyłane wiadomości na platformach, no ale oni mają prawo ingerować kto co mówi, tak? No jest to wbrew konstytucji, jest to wbrew jakimkolwiek logice, wbrew demokracji, wbrew wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co można sobie wyobrazić, że jest naruszone, no to jest naruszone, to jest straszne. No Parler stara się zrobić, ustawić swoje własne serwery. Może się okazać, że z tego wszystkiego to faktycznie serwery wylądują w Rosji albo w Chinach. No mam nadzieję, że tak nie będzie, że odsapną. Mam nadzieję, że migracja ludzi przejdzie jednak, ucieknie od tych komunistycznych platform, no bo jest jednak to 80 milionów ludzi, którzy są republikanami, tak, którzy są konserwatystami. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, czyli uczciwość, czyli tradycja. No a komuniści, no to niestety, no to jest ateizm, to jest brak rodziny, to są związki nieheteroseksualne, brak tradycji, niższą pomniki, niższą historię, chcą wyczyścić historię, żeby od zera była historia komunistyczna od 2020 roku. To są kompletne dwa inne światy. To są dwa światy, które jakoś egzystowały. No, od setek, od tysięcy lat jest w ten sposób, no ale jednak to, co się dzieje dzisiaj, no to jest ekstremalne. Magazyn Vogue na pierwszej stronie dał Kamalę Harris, tak? Kamala Harris, która trafiła do polityki przez rozkładanie nóg, a Melanie Trump nigdy jej tam nie zaproponowali, tak? To jest makabra, która po prostu, no, prasa i środki masowego przekazu, no to jest czwarta władza. To jest czwarta władza, która w zasadzie opanowała kraj na wszystkich frontach. I to jest straszne. Jaka będzie przyszłość Trumpa? No, polityczna przyszłość Trumpa jest no, w zasadzie zerowa. Tyle tylko, że się mszczą. Nowy Jork się na nim mści. Trump na przykład miał
parę kontraktów z miastem Nowy Jork w paru parkach, w którym prowadził biznesy, płaci dziesiątki milionów w podatkach, on prowadzi tam jakieś karuzele, rozrywki i tak dalej, i tak dalej. Nowy Jork obciął mu tę możliwość przedłużenia wynajmowania tych terenów ziemskich. Także jest po prostu totalne mordowanie, to jest po prostu kryształowa noc, tak jak Żydów wykańczali Niemcy, faszyści, no Niemcy wykańczali Żydów, no to teraz idzie fala wykańczania republikanów. To jest makabryczne. To, co się stało w Georgii, no Senat przeszedł w ręce komunistów, także komuniści mają prezydenta, komunistką jest wiceprezydentka, Izba Reprezentantów jest komunistyczna i Senat jest komunistyczny. Także wszystkie trzy gałęzie rządu są w rękach komunistów. No, zmieni się to. Oczywiście, że się zmieni za 2 lata czy za 4. Ludzie się zorientują, ale jednak no i co jeszcze wykończyło? Wykończyło na razie szansę partię republikańską, no to jest to, że ta banda tych szabrowników i buntowników, można powiedzieć, miliony uczciwych ludzi trafiło do Waszyngtonu, no i tam 2 czy 3 tysiące po prostu zaatakowało Capitol, kongres, czyli Sejm, czyli parlament, czyli coś, co reprezentuje władzę. No i to jest dramatyczna sytuacja. Na dzień dzisiejszy, no to Waszyngton jest w zasadzie szału dostaje, żeby z jak największym hukiem i wstydem wywalić Donalda Trumpa, no i w zasadzie nawet wprowadzić drugi ten impeachment, czyli próbę wywalenia ze stanowiska politycznego. Rozmawiają o 25. dodatku do poprawki do konstytucji, no bo właśnie ta 25. poprawka to tego dotyczy. Nawet mówią, że Senat będzie miał komisję jeszcze po 20 stycznia, kiedy prezydent nie będzie już prezydentem. No ale każdy, kto się zastanawia, czy się martwi o tą jedność, no i to uzdrowienie całej tej sytuacji, no to co będzie z prezydentem, no to nie jest najważniejsze. Co będzie z 70 milionami jego zwolenników, tak? Bo to jednak 75 milionów zwolenników, którzy głosowali dla Trumpa, to ci, którzy tam jednak napadli na ten Capitol, no to nie reprezentują. Te 2-3 tysiące nie reprezentuje 75 milionów. No oczywiście, że trudno zaprzeczyć, pewni ludzie, nieodpowiedni ludzie, bandziory trafili tam, no ale są tak podnieceni, i nie ma to nic wspólnego z tymi ludźmi, którzy są uczciwymi obywatelami, są zwyczajnymi Amerykaninami, którzy po prostu poszli do Waszyngtonu, bo to jest tradycja amerykańska normalnych protestów. Prasa i środki przekazu, te wszystkie Black Lives Matter, czyli czarne życie znaczy, te podpalenia w Seattle, te podpalenia w Portland, to nic, wszyscy o tym wiedzieli, ale tam nikt nie był zaaresztowany, tam nikogo nie wywalili z pracy, no bo z reguły to ci komuniści nie pracują, ale to widać politykę Kalego. Kali podpalić w Portland dobrze, jakiś ekstremista z drugiej strony który ukradł jakąś podstawkę z Pelosi, niedobrze. No to jest tak widoczne, to jest tak widoczne dla 75 milionów tych, którzy głosowali na Trumpa, że to jest aż nieprawdopodobne. Ja nie wiem, ilu z demokratów widzi te dwie twarze, tą hipokryzję, to oszukaństwo,
Wielu republikanów wierzy, że jednak wybory były ukradzione. No dlaczego wierzy? Dlatego, że Sąd Najwyższy nawet nie wziął, nie popatrzył na to, tak? Nie było kontroli wyborów. Te najróżniejsze przykłady na to, co tam się działo. Nikt nie chciał, wszystko zostało zamiecione pod dywanik. To nadchodziło, tak? To nadchodziło, te olewanie po prostu, to co w tych krajach komunistycznych, tak jak Ceausescu mówił to, co mówił, czy Jaruzelski. Ludzie nie wierzą rządowi. No i teraz komuniści wyzywający wszystkich tych, którzy się z nimi nie zgadzają, na jako białych, wywyższających się supremacystów, czy religijnych ekstremistów, krajowi terroryści, no to wszystkie te kretyńskie wyzwiska, no to po prostu są nie fair, są nieprzyjemne, no i są bardzo, bardzo denerwujące. Ludzie, którzy pojechali tam pokojowo, te kilkaset tysięcy ludzi, boi się po prostu jak w Korei Północnej, czy w NRD, czy w Polsce, że po prostu zostaną wystawieni do odstrzału. No i bardzo dużo ludzi wyrzucanych jest z pracy. Policjantów wyrzucają, urzędników z urzędów tylko dlatego, że ktoś pojechał do tego Waszyngtonu. No i pracodawcy są bardzo skłonni do tego, żeby wywalać ludzi z pracy za nie to, że ktoś wszedł nawet na Capitol, do kongresu. Nie, był w mieście i to wystarcza, że on protestował. Z Black Lives Matter nic się takiego nie stało. Hipokryzja straszna. Większość republikanów, większość konserwatystów nie ma problemu z aresztowaniem tych ludzi, którzy zrobili nieprawidłowości. Ja już od roku mówiłem, że to nadchodzi, że pobłażanie, przyklaskiwanie. Politycy komunistyczni w Portland, w Seattle, oni klaskali, oni tłumaczyli, oni wyjaśniali. Tak, tak, to są bandziory, ale to są nasze bandziory i to powinno się stać. I republikanie zasłużyli na to. No jeżeli konserwatyści słyszeli, że zasłużyli na coś, no to część z tych ekstremistów po prostu poszła i im żyła pękła. Tam ostatnio jakiś 53-letni facet, który był rozpoznany na zdjęciu, który został zaresztowany, który został wypuszczony, no on się targnął właśnie na własne życie. Co mu groziło? No groziło mu tam $1000 kary i tam chyba 11 dni więzienia w najgorszym wypadku, a w najlepszym wypadku to po prostu opierniczenie i tam jakaś kwota do zapłacenia. No i się targnął na własne życie. Tam strzelali do nich. Ilu ludzi zginęło w Portland, w Seattle? Nikt tego, żadnych raportów nie było. No ale 95% Amerykanów, szczególnie republikanów, jest przeciwko temu zaatakowaniu Kapitolu. 9% Amerykanów w zasadzie traktuje tych ludzi, którzy brali udział w tych zamieszkach jako zaniepokojeni obywatele. 5% tylko uważa, że to byli patrioci. Ogólnie rzecz biorąc, większość konserwatystów rozumie prawo i porządek. To tylko komuniści nie rozumieją prawa i porządku. Komuniści są tacy wredni, że po prostu ich podpalanie jest lepsze niż lewackie podpalanie ma rację, bo to cel uświęca środki, a prawicowe jakiekolwiek zamieszki nie ma, bo to są faszyści. No i to jest taka narracja. To jest taka narracja od dziesiątek lat. Są te najróżniejsze teorie spiskowe, no ale one mają podstawy. To nie muszą być teorie spiskowe, tak? Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło, że naród nie wierzy? Naród nie wierzy.
przede wszystkim właśnie z tego powodu, że środki przekazu nie pokazywały tego, co się dzieje, to, co jest robione przez Black Lives Matter i przez Antifę i tak dalej. Naród nie wierzy w to, że przez 4 lata, przez 5 lat w sumie, prasa, telewizja, środki przekazu ciągle tłukły, że Trump to jest po prostu ruskim szpiegiem, no i prowadzi politykę dla Rosji. Przez 4 lata nieustannie, bez żadnych podstaw. Te Steele dossier, te wszystkie raporty, to było sfabrykowane, płacone przez Clintonów. No i cały kraj jest pompowany. Socjaliści, demokraci, komuniści, oni łykają to jak pelikany, no ale jednak konserwatyści nie wierzą w to, tak? No i prawda jest taka, że to nie była prawda. To brak zaufania do rządu wyrósł z tego, że jak się popatrzyło, jak przywódcy Federalnego Biura Śledczego i Ministerstwa Sprawiedliwości, co oni robili, używając tej swojej władzy policyjnej, żeby mieszać w wyborach, żeby później po wyborach również podważać prezydenturę Trumpa. To w ludziach pęka żyła i to jest 75 milionów tych, którzy głosowali, no a dodatkowo jest co najmniej 40-50 milionów tych, którzy nie głosowali. To są potężne 320 milionów ludzi. 320 milionów po 160 milionów jest to podzielone. No i widać, gdziekolwiek zwolennik Trumpa się obejrzy, no to takie ostentacyjnie niepolityczne organizacje czy jakiekolwiek miejsca, które nie powinny się angażować w politykę, no to oni ciągle podkreślają ten opór, to jest tak nieustanna powiedzmy opozycja. Teraz dzieciaki, studenci z high school, którzy idą, dostali e-maile takie, że w zasadzie to, co widzieliśmy w ostatnią środę, no to jest bardzo głęboko wstrząsający atak na demokrację przez białych, wywyższających się supremacystów, rewolucjoniści, buntownicy i tak dalej starali się odkręcić legalne wybory. I to nie ma nic wspólnego z tym, z bardzo pokojowym zachowaniem Antify i Black Lives Matter. No przecież to jest taka nowomowa z 1984 roku Orwella, że to już nie może być większa. Hillary Clinton nazwała połowę republikanów, że są żałosnymi nędznikami, no ale tylko połowę. Teraz Biden jest niby prezydentem całego kraju i czy on coś zrobi, żeby uspokoić? No raczej nie. Również w partii republikańskiej jest za dużo zdrajców, za dużo antytrumpowców, za dużo antykonserwatystów. Także tu będzie mieszanka, tu będą inne zmiany. Przez następne 2, 3, 4 lata będą zmiany. Będą zmiany w tym wszystkim. Republikanie, no oni widzą, że rząd jednak ich opuścił, że ekonomia po prostu ich też dobijała, martwią się o tym, że nikt się o nich nie martwi, także, że ludzie muszą jakoś żyć i się z tym pogodzą, także nie wpadajcie w desperację, nie wpadajcie we frustrację, będzie dobrze, nie jest to koniec świata. Ameryka nie zostanie zagryziona przez komunistów. Ameryka nie zmieni się w Wenezuelę. Ludzie się ockną. No i z reguły komuniści się muszą obudzić. Konserwatyści jako normalni wiedzą, co jest sprawdzone. Przez dziesiątki tysięcy lat wiedzą, co działa, co nie działa. Socjaliści zawsze szukają nowych rozwiązań, które są bardzo kosztowne. Mam nadzieję, że w
Ameryce nie umrze z głodu 15 milionów, jak umierało w Rosji, w Chinach, na Ukrainie, czy na Kubie, czy w Korei. No, a komuniści właśnie tego chcą zrobić. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję bardzo. Rozsyłasz sznureczki, dziękuję najbardziej. Tu jest sznureczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.